Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. W listopadzie odnotowaliśmy 34 zdarzenia, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubaczowskiego. Przy likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 58 zastępów Straży Pożarnej oraz pracowało 238 ratowników, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Sześciokrotnie interweniowaliśmy podczas pożarów, przy których w sumie brało udział 23 zastępy Straży Pożarnej oraz 97 strażaków. Nasze interwencje dotyczyły pożarów w budynkach mieszkalnych, których przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych lub niewyczyszczone przewody odprowadzające spaliny. 35 naszych interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. W przypadku miejscowych zagrożeń najczęściej usuwaliśmy skutki kolizji, wypadków komunikacyjnych oraz skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Podczas likwidacji tych działań brało udział w sumie 35 zastępów Straży Pożarnej oraz 161 strażaków. Trwa sezon grzewczy. Pamiętajmy więc o systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych. Jeżeli mamy zainstalowane czujki tlenku węgla, pamiętajmy o sprawdzeniu ich poprawnego działania. Zachęcam również do zainstalowania czujki tlenku węgla, szczególnie tam, gdzie są zainstalowane piecyki gazowe. 4 listopada bieżącego roku w Lubaczowie doszło do tragicznego skutka zdarzenia na skutek niedrożności przewodów odprowadzających spaliny z piecyka gazowego. Zatruciu tlenkiem węgla uległo 5 osób, które trafiły do miejscowego szpitala w celu udzielenia pomocy medycznej.